5 podstawowych typów ingrediencji. Na miejscu pierwszym oczywiście będą kolory, bo jakby tutaj inaczej. Wszystko ma jakąś barwę, więc warto pilnować, żeby odpowiednio tutaj zastosować i dobrać do tego, co najzwyczajniej w świecie planujemy zrobić. Miejsce drugie, no to zapachy. Czy to olejki eteryczne, zapachy naszych świeczek, czy inne tego typu rzeczy. Często są bardzo kluczowe w rytuałach. Na miejscu trzecim oczywiście liczby. I tutaj w zależności kto co praktykuje, to z reguły chodzi tutaj mi o liczby. Ile jest świec na ołtarzu, ile jest danych przedmiotów, ile wykonamy okrążeń podczas rytuału i tym podobne. Miejsce czwarte, czwóreczka, no to oczywiście symbole. I mamy tutaj na myśli i takie pentagramy, anki jak tutaj, ale również runy, symbole z różnych glipsów, słów czy języków, różne sigile, insygnia i tak dalej. Nie zawsze jest to główną częścią to, ale niejednokrotnie zdarza się, że jest to dość powszechny składnik i uważam go jeden z ważniejszych. No i oczywiście na koniec nasza piąteczka w must have ingrediencji, które z reguły się przewijają, no to będą żywioły. Nawet przy najprostszym tutaj nam otwarciu kręgu są zalecane różnego rodzaju symbole, które mają przedstawiać nam nasze 4, ewentualnie 5 głównych żywiołów. Więc tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić. Wiadomo, żywioły jako miejsce piąte tych najbardziej podstawowych ingrediencji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, no to zapraszam do linku filmu, do opisu, gdzie będą linki do filmów, gdzie mówię szczegółowo o właśnie tych ingrediencjach. Bye!